zadanie pytania. 1,5 minuty, 90 sekund. Jako pierwszy pan poseł Antoni Błądek, Prawo i Sprawiedliwość. I w tym momencie możemy uznać, że lista jest zamknięta. Czy jeszcze ewentualnie ktoś? Nie? Proszę bardzo, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Panie ministrze, dobrze się stało, że projekt tej ustawy zawiera rozwiązania z projektu PiS-u, który jest zadatowany 31 lipiec 2007 roku. To jest rzeczywiście dobry projekt i dobrze, że te rozwiązania tutaj się znalazły. W sytuacji, kiedy wielkimi krokami zbliża się Euro 2012 oraz kiedy mamy do wykorzystania olbrzymie środki unijne, partnerstwo publiczno-prywatne staje się rozwiązaniem budzącym duży optymizm i nadzieję na zwiększenie liczby inwestycji w Polsce. Kraje zachodnie od lat korzystają z modelu współpracy instytucji publicznych z kapitałem prywatnym. Współpraca kapitału prywatnego i środków publicznych jest największą szansą dla jednostek samorządu terytorialnego, które dofinansowanie będą mogły zabezpieczyć środki własne konieczne do uzyskania funduszy unijnych. Analizując jednak całość proponowanych przepisów regulujących partnerstwo publiczno-prywatne, można mieć uzasadnione obawy o faktyczne powodzenie i korzystanie z tego modelu inwestycji w Polsce. Przede wszystkim chciałbym spytać pana ministra o skoordynowanie omawianego dzisiaj projektu ustawy z projektem Ministerstwa Infrastruktury, ustawy o koncesjach na roboty budowlane i usługi, funkcjonowanie dwóch ustaw obok siebie. Jednej ramowej o partnerstwie publiczno-prywatnym, a drugiej szczegółowej o koncesjach może doprowadzić do wzajemnego ograniczania się i skomplikowania przepisów oraz niejasnych interpretacji, co zapewnie nie wpłynie na zwiększenie ilości inwestycji publiczno-prywatnych. Czy nie jest możliwe stworzenie jednej spójnej ustawy lub wspólnej nowelizacji obejmującej wymienione wyżej ustawy, ale również w sposób jasny nawiązujące do ustawy o zamówieniach publicznych oraz autostradach płatnych? Dziękuję bardzo.